Cześć, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z kariery Juventusem FIFA 23. Będziemy szukać dalszych wzmocnień, będą czekały nas pierwsze mecze towarzyskie. Całkiem ciekawy obrońca. No i oczywiście proszę o zostawienie lajka, suba, dzwoneczka, komentarza, jeśli macie jakieś propozycje odnośnie transferów, chociaż nasz budżet transferowy nie pozwala już na za wiele, bo zrobiłem parę wzmocnień, które uszczupliły nasz budżet znacznie. Marco Asensio, Romero, Bonucci na środek, niech sobie idzie. I dobra, taki oto jest nasz pierwszy skład. Myślę, że zrobimy sobie również skład numer 2 na jakieś takie mecze rezerwowe. Znaczy rezerwowe. Cegel, dobra, Moise Kean na razie niech sobie idzie na skrzydle. Tutaj Milik, Asensio, Danilo, Rugani, Gatti. Gatti, Rugani. Nie mamy jeszcze jednego obrońcy, no brakuje. Ewentualnie może Paredes tu zagrać. Tak, na siłę trochę. Kenny tutaj. Rabio, no w tym momencie Rabio. Okazuje się, że będzie nam nieco przydatny. Chyba, że po prostu ten tu będzie grał młody. Zobaczymy jeszcze. No na razie i tak nie mamy za bardzo jak tutaj jak tu namieszać w tym zespole. No ale tak wygląda skład rezerwowy. Dajmy jeszcze treningi sobie tutaj piłkarzom. Niech się już rozwijają jak najszybciej. Niech się rozwijają. Trener. No Bonucci już będzie szedł w dół cały czas niestety. Więc też będzie trzeba pomyśleć prędzej czy później o kolejnym wzmocnieniu defensywy. No Danilo też nie jest wybitny. Paredes, szkoda, że nie chce się przerobić do tego. Ja wzmocniłem mu te statystyki defensywne. Może się przystosuje trochę bardziej do gry. Niestety Di Maria też będzie leciał z tym overallem. Ale może Asensio jakoś go tam zastąpi godnie. Sekan, ile by ci zajęło przerobić się na lewe skrzydło? No, trochę dużo. Blachowicz musi się nam jak najszybciej rozwijać, żeby był liderem tego projektu. I dobra, lecimy sobie na razie powoli dalej. Shilio, no niech idzie, chcę się go pozbyć. Nie wiem czemu to odrzuciłem też. Nie. Danilo jest aktualnie mi potrzebny. Højbjerg, no nie stać na stanie Højbjerga na razie. Tia de Siglio idzie do Sociedad na rok. Dobra, mamy tutaj tą ofertę. Czekamy na mecze pierwsze. Czekamy na te pierwsze spotkania. Ktoś tam odchodzi z tych młodych.
Marley Egg wchodzi. No i w sumie jako jest, że jesteśmy tym Juventusem. Mamy jakiegoś scouta, to może niech idzie szukać nam perełek. Najlepiej by było w defensywie. Zagrajmy sobie. Zobaczmy tylko ataki. Zobaczymy jak nam pójdzie. Z Betisem. Oj, już przegrywamy 1-0. Szybko poszło. Defensywa niestabilna. Locatelli wypuszcza w Chiesę. Chiesa, strzel to! Broni Claudio Bravo. Rado. Gdzie do środku bywał? Ład Rado do środku, bo nie! Nie, szkoda. Chiesa. O, fatalne rozegranie Chiesy. Tracimy tą piłkę. I Maria dośrodkowanie. No nikt tam się nie łapił, żeby tam wykończyć tą akcję. Ładnie Chiesa. Chiesa Vlahović zrobił mu miejsce. Di Maria. Di Maria nie trafia. Ja cię kręcę. Myślałem, że tam pusto było już. Jest Dusan Vlahović. Ma szansę na swojego gola. Dusan Vlahović. Vlahović strzela, ale broni. Znowu Claudio Bravo. Już nie było za bardzo z czego tamtą akcję zrobić. Betis cały czas prowadzi z nami 1-0. Łatwa strata. No nie było z czego tam już akcji zrobić. Ale mamy teraz szansę na kontrę. McKenny będzie wyprowadzał ten kontratak. McKenny, ładna piłka do Di Marii. Co zrobi Argentyńczyk? Podanie do Chiesy! Nie koniec. Pierwszy mecz pod wodzą Antonio Conte. Przegrany z Betisem. Świetnym był to mecz, brawo. Niestety my przegrywamy. No i źle rozpoczynamy, ale to są tylko mecze towarzyskie, więc nie ma się co tu za bardzo przejmować. Teraz czekamy na lekkie zebranie pieniędzy. Miejcie rezerwowy skład, tym razem szybka symulacja. Wygrywamy 2-1, Milik i Asensio pokonują drużynę Ernesto Valverde, chyba, jak dobrze pamiętam. Objął Athletic Bilbao. I zobaczmy, jak to wyjdzie w tym meczu z Mainz. Liczymy na zwycięstwo. 3-1. Chiesa, Bremer, Di Maria. No i tak, jakoś tam rozpoczęliśmy od stopy, ale później się rozkręciliśmy. Trzecie miejsce w grupie zajęliśmy. Nie chcą wypożyczać nam piłkarzy. Dobra, idź na wypożyczenie, Sole. Czekamy. Jesteśmy teraz w oczekiwaniu na pierwszy mecz. Ligowy już. Trzeba fajnie rozpocząć ligę. Sprzedajemy tu cały czas, zbieramy te fundusze jeszcze. Może uda się jakiś transfer jeszcze przeprowadzić. Rabiot niestety oczywiście problemy robi. Nie śpieszy mu się z odejściem. Nic nowego. No z tego będzie ciężko się pozbyć, bo dosyć duże pieniądze zarabia na tak słabego piłkarza.
Real Madrid wygra sobie Super Puchar Europy. I Bilbao chce Rabiota. Co to jest? Ktoś odchodzi z naszego zespołu. Nicolas. No 12 miesięcy do Benfiki. No spoko. Niech sobie idzie, rozwija się. Miejmy nadzieję, że wróci lepszy. City chce naszego piłkarza. No nie ma opcji. I zobaczmy, jak nam pójdzie pierwszy mecz ze Specją. Zagramy sobie. Pokaż najlepsze akcje wszystkie. I w defensywie, i w ofensywie. Zobaczymy, jak nam wyjdzie ten pierwszy mecz. Specja w ataku, no rzut wolny mi nie wyszedł. Ale uczę się cały czas tych rzutów wolnych. Quadrado, Reca. Bastoni, Reca. Dobra interwencja w defensywie. I rzut karny mamy. Dusan Vlahović ma szansę pokonać Bartka Drągowskiego. Ale broni Bartek Drągowski. Na razie są problemy. Locatelli, piłka do Vlahovicia, czy się zrehabilituje, ależ fatalna decyzja o strzale. Myślałem, że on sobie to przyjmie, ale on tego nie przyjął. Chyba Vlahović został zdjęty, bo widzimy Milika. No, te rzuty wolno nie idą, ale znalazłem chyba lekki sposób na nie. Jeza. Maria. Jeza, Milik daje nam prowadzenie i prawdopodobnie zwycięstwo. Arek Milik bohaterem Juventusu w pierwszej kolejce. Kto by się tego spodziewał, że Polak rodak będzie bohaterem. A my jeszcze jedną akcję mamy. Milik może mieć dublet i pokazać Vlahovićowi, co to jest wykończenie. I pokonuje Milik Polaka Rodaka po raz drugi w tym meczu. Juventus pewny 3 punktów w pierwszym meczu. Ależ radość, jakbyśmy zdobyli jakiś tytuł mistrzowski, a to tylko mecz ze Specją. No ale wygrywamy 2-0, liczy się dobre rozpoczęcie sezonu. O to chodzi, o to chodzi. Fajne są te highlightsy. Nie trzeba grać całych tych meczów. No, Milik ma lepsze wykończenie niż Dusan Vlahović. A Adrien Rabiot odchodzi od nas z zespołu. Za 25 milionów. Pozbywamy się szkodnika z zespołu. Co wydawało się prawie niemożliwe, ale udało się. No i teraz jest inne pytanie. Właśnie, potrzebujemy SP. Potrzebujemy SP i mamy finanse. Mamy finanse. Mamy finanse na tego SP. Myślę, że spróbujemy pójść po Juriego Telemansa, bo jemu się kontrakt kończy i można spróbować go wycisnąć za trochę mniej pieniędzy. Co oni powiedzą na 41 milionów? 43 41 i 600. Zgadzają się, a więc Juri Tielemans zawitałby do naszego zespołu. Ale ja bym chciał jeszcze spróbować tego Vana ściągnąć, bo obrońcy też tam brakuje, z tego co pamiętam. Zobaczmy, czy mamy kogoś do zaoferowania.
Nie bardzo, niestety. Spróbujmy 20 zaoferować. 30. Są 30. 24. Ostro negocjuje Frankfurt. Są już bardzo źli. Spróbujmy 27. Zgadzają się na 27. A więc być może uda się wprowadzić obu tych piłkarzy. Byłoby to całkiem fajne, bo wtedy mielibyśmy kadrę kompletną. I zyskujemy całkiem solidnego defensora jeszcze, który wskoczy od razu do pierwszej jedenastki. Ale widzimy, jak katuje ich ten nasz asystent na tych testach. I jest, mamy kolejny transfer defensywy, a więc w podejściu Giorgio Chiellini'ego defensywa jest wzmacniana. Niestety według zarządu nie jest to najlepszy transfer w naszym wykonaniu, ale ja uważam nieco inaczej. On sobie tu wskakuje i nam się robi fajna głębia składu. Nawet jakby się nie udało ściągnąć tego Tiremansa, to głębia składu i tak już jest całkiem ciekawa. Jeszcze tylko fajnie by było, żeby Locatelli nam się na SP przerobił, bo my faktycznie gramy bez defensywnego pomocnika, a żeby on nie tracił tutaj punktów, to niech się przerobi. Kajo. Mógłby iść na wypożyczenie na 2 lata, nawet jeśli bardzo chcą. Zobaczmy, czy... Ajajaj, nie stać nas. $23 miliony. Strasznie dziwnie ten budżet działa. No nic, no nawet jak się nie uda tego transferu wykonać, to kadrę mamy w miarę spokojną. Na każdą pozycję mamy zmiennika, więc da się to przeżyć. Zagramy sobie znowu najlepsze akcje. Zobaczymy, czy uda się wygrać drugi mecz z rzędu w lidze. Fajnie by było, nie są. Mamy dosyć start ligi nieco niewymagający, bo jest Lecce teraz, wcześniej była Specja, no więc takie drużyny, z którymi powinniśmy skompletować punkty i dobrze rozpocząć sezon. Miejmy nadzieję, że tak też się wydarzy. Ten przerzut Locatelliego będzie dośrodkowanie, ale nic z tego. Lecce z kontrą wychodzi, no na razie mamy problemy lekkie. Dobrze się broni Lecce. Ależ wypuścił tutaj Kessiego. Częsty broni kapitalnie. Romero wybija jak najdalej, ale były problemy. Geni, ładna piłka. Teraz Duszan ma taką sytuację jak wcześniej. Napastnik Lecce i Duszan Wlachowicz tym razem się rehabilituje po tym poprzednim fatalnym meczu, gdzie nie trafił już rzutu karnego. Milik go zdjął i Milik zdobył 2 bramki w tamtym meczu, a dzisiaj Wlachowicz pokazuje, że dobrze podziałała na niego ta presja od Milika, bo już zdobywa bramę. Asensio nie najlepiej zachował się w defensywie. Marek Lecce z kontrą, ale Lecce się nie poddaje. Lecce chce tu grać przynajmniej o remis, widzimy. Wszedł Dika, debiutant. Lecce znowu. Juventus nieco się zamknął.
I rzut karny jeszcze dla Lecce. Co tu się dzieje? No i 1-1. Co się dzieje z Juventusem? Lecce ich tak przydusiło, że Juventus nie jest w stanie nic zrobić. Lecce znowu kontra, no to jest niesamowite, że my nie mamy żadnej sytuacji już. W końcu nasz atak jakiś, ale ustawienie naszych piłkarzy jest dosyć dziwne. Ale Duszan Vlahović spieprzył to. Masakra. Tracimy punkty z Lecce. No fatalny to był mecz w naszym wykonaniu. Po strzeleniu bramki na 1-0 kompletnie przestaliśmy istnieć. No i tracimy głupio punkty z Lecce. Niestety, to był mecz, który powinniśmy wygrać. Gatti odchodzi od nas. Dają nam 2 lata, też raczej odejdzie. My już tu raczej transferów nie będziemy robić. Nie mamy już zbytnio funduszy. Coś tam było, że Di Maria ma iść do Manchesteru City. Ciekawa sprawa. Po co Pepowi Di Maria? Dobra, pominimy już ten ostatni dzień. O, tu ciekawy napastnik jest. Przenosimy go od razu do pierwszego składu. Ma potencjał, no. Ogromny potencjał. Fajnie by było, jakby poszedł na wypożyczenie. Marco Asensio bierze sobie swoją 20. Kogo tam jeszcze kupiliśmy? Danilo. Tam sobie pobrali numery jakieś sensowne, więc spoko. Lecimy dalej. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie lajka, suba. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!